Wysokie obcasy. To jest czas na podcast. Dzień dobry. Ja nazywam się Ola Miakowska-Siemion i chciałam Was dzisiaj zaprosić do rozmowy z panią profesor Dominiką Mezą. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, profesor psychologii, i jedną z największych autorytetów w dziedzinie badań rynku oraz psychologii konsumentów w Polsce. A będziemy rozmawiać o badaniu, które dla mnie wydało mi się absolutnie niezwykłe, bo o tym, jaka jest rola emocji w procesie podejmowaniu decyzji. Wysokie obcasy. Słowem wstępu tylko powiem, że celem badania było określenie emocji w zachowaniach Polaków. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Pani profesor, to jak to jest? Czy te emocje faktycznie kierują nami? <laughs> Za zaśmiałam się, ponieważ yy, no, to jest bardzo. Znaczy mogę odpowiedzieć tak. I wtedy mm -hmm. zakończymy odpowiedź na to pytanie, a mogę powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo yy, złożona yy, kwestia. No, tutaj, z jednej strony, możemy mówić o tym badaniu, które przeprowadziła Bonarka, i będę się na pewno odwoływała do niektórych danych z tego badania, ale oczywiście temat emocji jest dużo, dużo szerszy. I teraz, nawiązując do tego badania, to tutaj aż 55% Polaków powiedziało, że są osobami racjonalnymi, a 45%, że są emocjonalnymi. Mówimy o takim pewnym określeniu siebie. No i teraz pytanie, czy te 55%, które uważają, że są racjonalne, e, są rzeczywiście zawsze racjonalne i nigdy nie kojarzą się, nie, nie, de, nie podejmują decyzji emocjonalnych, czy nie kierują się emocjami? To oczywiście bym powiedziała, że to nieprawda, że, e, że właściwie każdy człowiek, albo prawie każdy człowiek, w jakichś sytuacjach kieruje się tymi emocjami i emocje są dla niego ważne i emocje się e, Pojawiają w jego życiu, tylko że z różnym natężeniem, i to też wyraźnie pokazało to badanie. A co było dla Pani w tym badaniu takim najbardziej niezwykłym, najbardziej szokującym, być może? To, co mnie trochę zaskoczyło. Ale tak, tak myślę, że właśnie pozytywnie to jest to, że, no, znaczy, ja najpierw powiem tak, że to, co mnie nie zaskoczyło, że dużo częściej kobiety niż mężczyźni mówili o tym, że, kobiety mówiły o tym, że są emocjonalne, przyznawały się do swojej emocjonalności, do kierowania się swoimi emocjami, i to myślę, że intuicyjnie nas nie dziwi. Ale kiedy weszliśmy. Bardziej w badaniu, w pytania o to na przykład, jakie emocje są najbardziej pożądane albo niepożądane dla Polaków, to był pewien ogólny obraz, ale właśnie zaczęły się pojawiać różnice między kobietami i mężczyznami. I na przykład, na poziomie ogólnym, mamy takie dwie emocje, które wskazywali Polacy jako najbardziej pożądane, a mianowicie szczęście, poczucie szczęścia, że najbardziej chcieliby odczuwać, chcieliby doznawać szczęścia i radości. No widzimy, że to takie bardzo hedonistyczne, ale na przykład okazuje się, że te hedonistyczne emocje są częściej występują u mężczyzn niż u kobiet. To znaczy, mężczyźni bardziej by chcieli tych hedonistycznych emocji, natomiast u kobiet pojawiały się częściej na przykład takie emocje jak poczucie przynależności, bliskości, czyli bardziej społeczne, bardziej powiązane z relacjami z innymi ludźmi. I podobnie było przy wskazywaniu emocji, które osoby uznają za niepożądane, bo tutaj w przypadku kobiet były to Emocje, ja bym tak nazwała, takie bardziej relacyjne, emocje, które są powiązane z interakcją z innymi ludźmi. Kobiety nie chcą złości, wrogości, czy też le lekceważenia. To nie jest tak, że mężczyźni nie chcą tych emocji, ale wyraźnie widać różnicę. Jest więcej kobiet, które nie chcą takich emocji, tych właśnie relacyjnych, tych, tych złych, złych emocji relacyjnych, złych emocji społecznych, niż mężczyźni. Natomiast u mężczyzn przewaga była. Takich, bym powiedziała, bardziej egocentrycznych emocji negatywnych, takich nastawionych na siebie, na przykład mężczyźni częściej niż kobiety nie chcą odczuwać smutku, przygnębienia, czyli właściwie jest mniej tego zwracania uwagi na to, co inni i co ja w relacji z innymi. Z czego to może wynikać? O, to, wiem, że z bardzo wielu tak. powodów i przyczyn, i też cech osobniczych na pewno też, ale tak na tym takim ogólnym spojrzeniu. To, co rzeczywiście w emocjach ma duże znaczenie, i tutaj ja nie chcę tylko tłumaczyć tego jednego wyniku, ale w ogóle wiele innych wyników, do których pewnie mam nadzieję, że wrócimy i jeszcze będziemy o tym mówić, ale te wyniki. Chyba najbardziej ze wszystkiego pokazują różnice między kobietami i mężczyznami. Czasami się pojawiają w niektórych wynikach różnice związane z wiekiem, ale przede wszystkim z takich, takich tych, tych indywidualnych różnic z kobiety i mężczyźni. No i teraz z czego to może wynikać? Na przykład no kobiety dużo częściej w tym naszym badaniu mówiły, że kierują się emocjami niż mężczyźni. I teraz możemy Powiedzieć, albo tak jest rzeczywiście, bo może być tak, albo może kobiety mają większe przyzwolenie społeczne, może to być pewien trening społeczny do tego, żeby wyrażać swoje emocje, żeby pokazywać je, żeby mówić o nich. Mężczyźni odwrotnie, ja nawet bym powiedziała, nie tyle kobietom się daje przyzwolenie, co mężczyznom często nie daje się przyzwolenia do bycia wystarczająco emocjonalnym no właśnie ekspresji swoich emocji yy, chociażby takie popularne stwierdzenie yy, mężczyźni nie płaczą to jest taka pewna presja bym powiedziała wręcz społeczna czyli tak z jednej strony możemy mieć rzeczywiście różnice indywidualne że mężczyźni yy, mniej może odczuwają niektóre emocje bardziej się yy, kierują takimi troszkę właśnie jeżeli to hedonistycznymi emocjami ale może też tak być że po prostu zostali tak wytrenowani. To znaczy, gdyby nie było tego treningu społecznego, to by byli dużo bardziej emocjonalni. No i jeszcze jest jedna kwestia, która tutaj może wpłynąć na tę różnicę. To jest kwestia przyznawania się, czy też takiego uświadamiania sobie własnych odczuć, ale też przyznawania się do tego, mówienia wprost, tak, chce mi się płakać, tak, jestem bardzo. Nie wiem, rozżalony czy smutny, jest mi przykro, nie potrafię czegoś zrobić, czuję się bezradny. I to tu, tutaj mamy właśnie takie, powiedziałabym, taki nacisk trochę społeczny, wynikający z wychowania, z kultury, żeby te emocje mężczyźni bardziej tłumili. Z drugiej strony, bycie racjonalnym też w tej naszej kulturze jest czymś takim bardzo dobrze postrzeganym i postrzeganym raczej jako taka bardzo pozytywna cecha, prawda? Tak, i może właśnie dlatego jednak więcej osób mówi o sobie, więcej Polaków, bo tak jak powiedziałam, w tym naszym badaniu wyszło, że 55% Polaków mówi, że są zdecydowanie bardziej racjonalni, a 45% emocjonalni. Ale co to pokazuje? Rzeczywiście ta racjonalność jest ceniona w społeczeństwie i łatwiej jest nam się do tego przyznawać, ale widzimy, że jednak spora grupa ludzi, tak czy tak, mówi o sobie: nie, ja jestem jednak emocjonalny. I wydaje mi się, że to ostatnie lata nie wiem, może 20, może, może trochę mniej spowodowały, że ta emocjonalność i rola emocji została wyciągnięta zarówno na poziomie społeczeństwa, ale też w badaniach, w zainteresowaniach psychologów trochę tak na wierzch. Ja się zawsze tak trochę śmieję patrząc na badania psychologiczne i to, czym się psychologowie interesowali i w latach 70., w latach, yy, 60., bardzo dużo było takiego zainteresowania analogią komputerową i takim myśleniem o człowieku, jak o prawie że maszynie, bardzo racjonalnie kalkulującej swoje decyzje. I wtedy się mówiło zresztą dużo o. Procesach podejmowania decyzji, nawet w tym kontekście, o którym pani wspomniała na początku, którym się zajmuję, czyli procesów zakupowych, że człowiek analizuje za i przeciw i właśnie podejmuje racjonalne decyzje, wybiera to, co najlepsze. No i lata 80-90 zaczynały pokazywać coraz bardziej, że okej, okay, jesteśmy w niektórych sytuacjach racjonalni, do pewnego stopnia racjonalni, ale emocje, też są dobre i to jest właśnie bardzo ważne że my nie jesteśmy takimi komputerami że emocje mają też bardzo ważne znaczenie i chociażby taka moda na inteligencję emocjonalną o której się bardzo dużo od, no pewnie ze 20 lat temu mówiło to jest właśnie reakcja na to że okej okay, racjonalność jest ważna musimy być racjonalni ale nie możemy być tylko racjonalni. I jeszcze, już, żeby może nie, nie tak długo opowiadać, ale jednak jeszcze chciałabym dodać. To wszystko bardzo ciekawe. Dodać jedną rzecz, że w pewnym okresie właśnie myślało się o tym, że ta emocjonalność to jest takie, że tak powiem, stereotypowo kobiece rozedrganie, czyli że to jest właśnie coś takiego trochę gorszego. A badania z lat. Takich końca lat 90. ubiegłego wieku zaczęły pokazywać, że po prostu wszyscy reagujemy emocjonalnie i automatycznie w pewnych sytuacjach, to znaczy, że nasz mózg jest w stanie podejmować pewne decyzje bez Racjonalnej analizy wszystkich argumentów. I te badania były przełomowe, bo one, one zaczęły mówić właśnie o automatycznych reakcjach, takich bardziej na zasadzie pierwotnych emocji, a nie tylko zimnej kalkulacji. I co ciekawe, dla mnie to w ogóle było, bo są fascynujące badania, które pokazują, że pokazywały brano ludzi na przykład, którzy mieli podjąć pewne decyzje o wyborze, takim fikcyjnym oczywiście w badaniu, wyborze mieszkania i mieli ileś cech mieszkania wypisanych, mieli kilka propozycji i mieli wybrać tę, która jest jakby najbardziej obiektywnie atrakcyjna, ale to były różne, nie wiem, tam odległość załóżmy od centrum, wielkość na słonecznie, nie, coś tam jeszcze i różne takie rzeczy. I co się okazało? Że połowie osób pozwolono Zastanawiać się nad tym wyborem długo, ile chcą. A połowie osób powiedziano, szybko przeczytaj i szybko podejmij decyzję, która opcja jest najlepsza. I okazało się, że ci, którzy szybko podejmowali decyzję, podejmowali te decyzje trafniej. One były naprawdę obiektywnie lepsze. I o czym świadczy ten wynik? Że czasami myślenie, hmm, Wcale nam nie pomaga, tylko może przeszkadzać. Możemy za bardzo zacząć kombinować i, i wtedy no, nie podejmujemy trafnych decyzji. Ja dlatego zawsze mówię, że chyba najważniejszą rzeczą jest taka równowaga między emocjonalnością i racjonalnością. A no, może równowaga nie jest dobrym określeniem, ale to, żebyśmy w tych sytuacjach, kiedy trzeba umieli podejmować racjonalne decyzje i oderwać się od swoich, Emocji, ale żebyśmy też pozwalali sobie, no tak, podążać za tymi emocjami, odczuwać je, bo to też jest niezwykle ważne w naszym życiu. To, o czym Pani mówi, to chyba wymaga dosyć dużej takiej życiowej mądrości, a skoro już jesteśmy koło życiowej mądrości, to. Tym, co mnie zaskoczyło w tym badaniu jest to, że na przykład z wiekiem osoby dojrzalsze e, mniejszą uwagę przypisują emocjom innym osobom. E, w sensie takim, że mniej przejmują się tymi emocjami innych osób, natomiast osoby młodsze e, bardziej skłonne są te emocje innych brać pod uwagę. Z czego to wynika? Dlaczego tak jest? Tutaj można też nawiązać do, do, do tego wyniku, który tego, tego właśnie z badania Bonarki, gdzie było powiedziane, że znaczy osoby miały powiedzieć, czy potrafią zarządzać swoimi emocjami, i 75% mówiła, że także, raczej albo na pewno potrafi zarządzać swoimi emocjami, i tutaj. Właśnie też pani zwróciła na to uwagę. Osoby młodsze rzadziej, bo 69% tak powiedziało, ale te osoby starsze powyżej 55 roku życia aż 79%, prawie 80% mówi, że tak potrafię. No i znowu, może to być tylko deklaracja, ale jednak, bo na inne pytania też to pokazują, że gdzieś z wiekiem przestajemy aż tak emocjonalnie reagować. No i tak, może to wynikać z tego, że. Uczymy się zarządzania tymi swoimi emocjami, kontroli nad emocjami. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że doświadczenie życiowe pokazuje nam, że pewne zdarzenia to nie jest koniec świata. To jest tak, kiedy człowiek jest młody, to <gryw> przepraszam za określenie, ale pryszcz na nosie może być dla niego końcem świata i tragedią. Kiedy jesteśmy starsi, im jesteśmy starsi, uczymy się po prostu, że Pewne rzeczy nie są aż tak ważne, że w pewnych sytuacjach nie warto się na przykład denerwować. I to myślę, że to właśnie pokazują te badania, że to wynika z tego, że, że gdzieś uczymy się tego zarządzania emocjami. I oczywiście znowu dochodzimy do różnic indywidualnych, które nie są tylko demograficzne, bo. Zarówno wśród młodych ludzi są osoby mniej i bardziej emocjonalne, i to samo wśród starszych. Niektórzy nigdy się nie uczą kontroli swoich emocji, są właśnie tak nieadekwatnie wybuchowi, nawet jak mają 90 lat. Ale jakby taka reguła statystyczna pokazuje, że, że, że z wiekiem uczymy się tego. To jak to jest właściwie z tą y, rolą emocji w tym procesie podejmowania decyzji? To tak bardzo poważnie brzmi, ale y, chwila temu pani powiedziała o tym, że najlepiej jest to nauczyć się podejmować te decyzje w taki sposób, żeby było to dobre, czyli żeby potrafić równoważyć ten motyw y, racjonalizowania różnych faktów i myślenia i działania pod wpływem emocji. Jak się tego nauczyć? No właśnie, kwestia nauki to jest kwestia z jednej strony takiego doświadczenia, też nie każdy się chce jakoś bardzo tego uczyć, ale ja bym jeszcze inaczej może podeszła do odpowiedzi na Pani pytanie. Bo nawet jeżeli sobie popatrzymy na decyzje zakupowe, to dla wielu osób znaczy ja nie widzę nic złego w tym, że sobie emocjonalnie coś kupujemy, znaczy w ogóle sobie myślimy, dobra, dzisiaj szaleje. Jeżeli ktoś ma na to pieniądze, nie ma złych konsekwencji tego zaszalenia, to niech szaleje. Po to są też pieniądze, po to pracujemy, że jeżeli mamy ochotę, to się możemy bawić tym. Ale problem zaczyna się wtedy, kiedy osoba że tak powiem szaleje, znaczy podejmuje te decyzje strasznie emocjonalnie, właśnie bez takiej racjonalnej kontroli, ale to ma negatywne konsekwencje, czyli, na przykład, wydaje więcej niż powinna. Nie starcza jej na czynsz czy na opłacenie czegoś innego, bo. Zaszalała. I tutaj y, przypominają mi się takie badania. Myśmy dużo robili w y, moim zespole y, współpracowników, badań tak zwanych segmentacyjnych, czyli takich, które próbują dzielić ludzi na podgrupy ze względu na pewien profil wielu różnych cech. No i się okazuje, że osoby o silnym y, materialistycznym wymiarze swojego charakteru, czyli takie nastawione na pieniądze, na to, żeby mieć dużo rzeczy ważnych, żeby y, pokazywać swoją pozycję, swoją wartość poprzez Posiadanie różnych produktów, to osoby często właśnie przejawiają taki brak kontroli nad swoimi finansami i właśnie kupowanie takie zbyt, zbyt emocjonalne. Znaczy emocjonalne z negatywnymi konsekwencjami. Ale jeżeli sobie popatrzymy na inną grupę, która też wychodziła w moich badaniach. Takie osoby, które nazywaliśmy właśnie zaciskającymi pasa, ale w takim trochę negatywnym znaczeniu. Osoby, które nawet jak mają pieniądze, to zawsze będą siebie kontrolowały, nie pozwolą sobie na żadną radość. Wydanie każdych pieniędzy jest dla nich problemem i ciężką frustracją. To też jest niedobrze. Znaczy, ważna jest taka umiejętność wykorzystania, i kiedy można, właśnie na przykład. Emocjonalnego zrobienia zakupów i właśnie trochę takiego pobawienia się, że kupię sobie coś, co może nie jest mi najbardziej potrzebne, ale sprawia mi przyjemność. Tylko właśnie z tą równowagą, że to nie będzie, no nie spowoduje innych problemów. No właśnie teraz się tak zaczęłam zastanawiać, bo. Ten aspekt podejmowania decyzji zakupowych, a działaniem pod wpływem emocji, no jest czymś, co się faktycznie bardzo mocno dzieje, ale to też się przekłada trochę chyba na te emocje, które, których pożądamy, prawda? Bo jednak czasami kupienie czegoś nowego no, daje poczucie szczęścia, czy możliwość zainwestowania w rzecz, która jest dla nas ważna. Też daje poczucie szczęścia i poczucie spełnienia. Czy to jest forma właśnie przyjemności, czy dawania sobie jakiegoś swobody? Na ile właściwie zakupy są czymś takim, w czym działamy pod wpływem emocji? No właśnie, już trochę na to pytanie odpowiedziałam, ale teraz tak po, po Pani pytaniu spróbuję to troszkę podsumować. Wszystko zależy od tego, jakie zakupy i jaka osoba. I idziemy robić codzienne zakupy, czyli kupić takie codzienne produkty, to emocji tam jest zazwyczaj niewiele, a jeżeli to często negatywne, że musimy takie zakupy zrobić. Natomiast raczej mówimy tu o takich przyjemnościowych, właśnie hedonistycznych zakupach, i wtedy. Można sobie na to pozwolić, ale ja bym właśnie podkreśliła, można sobie pozwolić, a nie, że zawsze człowiek, nie zastanawiając się, każdą zachciankę, która mu się pojawi, realizuje, wpędzając się w pewne kłopoty. Więc jeszcze raz, to też z naszych badań wyraźnie wynika, że najważniejsza jest taka równowaga między tym, że ta sama osoba potrafi zarówno Kontrolować swoje zakupy i podejmować bardzo racjonalne decyzje, ale kiedy ma też ochotę, czy ma zasoby finansowe, to potrafi zaszaleć w sensie właśnie takim, że potrafi kupić coś dla radości kupowania, radości posiadania i, i czerpie z tego przyjemność. I taka równowaga jest bardzo zdrowa, bo ani za bardzo nie jesteśmy takimi sknerami wtedy, ale też nie jesteśmy zbyt rozrzutni, tak żeby popadać w kłopoty. Czyli znowu wracając do, do, do pytania to zależy, kto zależy w jakich sytuacjach i jedni się bardziej kierują emocjami inni mniej, ale ja podkreślam. To nie jest tak, że tylko racjonalne decyzje są dobre. Bardzo dziękuję pani profesor, czyli co życzymy sobie dużo radości, szczęścia i umiejętności korzystania zarówno z emocji jak i racjonalnego podejścia do życia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem dzisiaj była pani profesor Dominika Mezon, profesor psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Ola Mijakowska-Siemion. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To był podcast Wysokich obcansów. Na kolejne zapraszamy w najbliższy poniedziałek.